Dzień dobry, spotykamy się w dość niesprzyjających może warunkach. Zasady bezpieczeństwa, więc maseczki mamy na twarzach. Aczkolwiek maseczki nie przeszkadzają w tym, żeby na co dzień gmina żyła swoim życiem. To życie w gminie Piszczac tętni, dużo się dzieje. Również nie zwalniacie i wy z inwestycjami. Zresztą inwestycje w każdym samorządzie to przecież być albo nie być. No, mieszkańcy domagają się czy drogi, czy chodnika, czy oświetlenia, czy jakichś udogodnień społecznych. Jak wygląda rok 2020 obecnie w gminie Piszczac? Co na ukończeniu, co się niedawno ukończyło, co trwa, a co być może w niedalekiej przyszłości? Tak jak pan redaktor tutaj wspomniał, pandemia szeroko pojęta w kraju nie przeszkadza nam w tym, a raczej nie umożliwia nam tego, abyśmy nie pracowali. Pracujemy pełną parą. Urzędnicy są cały czas na stanowiskach, obsługujemy także ludność. Oczywiście nie w takim zakresie jak do tej pory, ale staramy się na wszystkie możliwe sprawy reagować i załatwiać. To dotyczy także inwestycji, to tych szeroko pojętych, ponieważ jak wiadomo w każdym budżecie są one zaplanowane, w naszym także i jak zwykle, jak to mówię, na bogato. Realizujemy przede wszystkim budowę targowiska. To jest jedna część dużego projektu rewitalizacji w gminie Piszczac na kwotę 1 800 000. Ta inwestycja jest w trakcie realizacji. Może nie na ukończeniu, ale powiedzmy w połowie. Do końca lipca targowisko powinno według umowy zostać oddane do użytku. No i przede wszystkim poprawi to jakość dla kupujących, czyli dla klientów, ale także dla sprzedających. W końcu będzie utwardzone, normalne targowisko, które myślę, że będzie funkcjonować na takim właściwym poziomie. Jakieś najważniejsze elementy tej inwestycji? Nie wiem, może zadaszenie, oświetlenie, właśnie takie unowocześnienia, które wcześniej nie były. Pierwszą podstawową sprawą było, taką zasadniczą, było utwardzenie terenu, ponieważ teren przy tego targowiska, przy cmentarzu, kiedyś tam były bagna, więc można sobie wyobrazić, ile trzeba było włożyć pracy i trudu, aby dostosować to w miarę możliwości do sprzedaży. Niemniej jednak, gdy przychodziły lata mokre, sprzedaż była utrudniona. Sprzedaż, ale także i poruszanie się na tym terenie dla kupujących. I tutaj zostało wykonane przede wszystkim bardzo dużo prac ziemnych. Zacznę może od tego, że prace ziemne zostały przeprowadzone w ten sposób, aby umożliwić jak najbardziej odpływ wody z tego terenu. Zostało wykonane odwodnienie, no i teraz jest wykonywane utwardzenie całego placu. Będzie oczywiście oświetlony i co też myślę bardzo ważne, dostęp do takich podstawowych potrzeb jak sanitariaty, gdzie wcześniej tego nie było, czy były tak bardzo prowizorycznie ustawione sanitariaty. W tej chwili będzie po prostu dobrze. Co dalej? Dalej to przede wszystkim inwestycje drogowe. Myślę, że tutaj mieszkańcy najbardziej oczekują takich inwestycji, bo każdego dnia korzystamy z tego, poruszając się po drogach. W tej chwili wykonywana jest droga w Zachorowie, w miejscowości Zachorów. Jest to ponad 2-kilometrowy odcinek wykonywanej nowej drogi asfaltowej wraz ze zjazdami do mieszkańców. Całość jest współfinansowana z Funduszu Dróg Samorządowych w 80%, także gmina przy 20% wkładu własnego wykonuje ten piękny odcinek drogi. Myślę, że jestem przekonany o tym, że miejscowość Zachorów będzie wyglądała bardzo, bardzo ładnie po tej modernizacji. Kwota, panie wójcie, pamiętasz? Jest to 1 600 000 zł, także duża kwota jak na ten okres, kiedy te dochody gminy znacznie spadają przez pandemię. Dla nas 20% wkład własny to jest naprawdę dobra inwestycja. Dotyczy tego budowy samej nawierzchni asfaltowej i zjazdy na posesję. Chodników na razie nie planujemy. Jest wykonana część chodnika przy cerkwi i przy przystanku autobusowym, ale tam akurat chodniki mu nie były planowane. Oprócz tego przymierzamy się, w zasadzie już jest po przetargu, do inwestycji powiatowej. Jest to przebudowa drogi powiatowej od Ortela Królewskiego w kierunku Piszczaca na odcinku 2 km 100 metrów. Jest to inwestycja współfinansowana z Funduszu Dróg Samorządowych przy 25% udziale gminy Piszczac i 25% udziale powiatu bielskiego.
także cieszę się z tej inwestycji, bo droga jest bardzo uczęszczana. Jest to taka główna arteria prowadząca do Białej Podlaskiej. Oprócz tej drogi w Chotyłowie, którą wykonaliśmy w ubiegłym roku. Ta właśnie też spędzała mi trochę sen z oczu, a w tym roku... No... Nie była to zbyt bardzo widowiskowa wizytówka gminy Piszczec. Tak jak mówię, droga bardzo uczęszczana. Oczywiście w powiecie jest wiele dróg, które wymagają natychmiastowego remontu, ale ta jest bardzo, bardzo uczęszczana i... Bardzo zniszczona w tym, bardzo na tym odcinku. Dokładnie, na tym odcinku. I myślę, że tutaj też będzie to znaczna poprawa komfortu dojazdu, przede wszystkim do pracy, do szkoły, bo mówię, to jest droga mocno uczęszczana. Oprócz tego w kwestii bezpieczeństwa zostaną wykonane drogi, chodniki przy drogach powiatowych. Droga powiatowa w Piszczacu, czyli ta główna włodawska, otrzyma chodnik po drugiej stronie. Jest wykonany po jednej, będzie po dwóch stronach jezdni i w Ortelu Królewskim drugim. Tam także zostanie wykonany około 500-metrowy odcinek chodnika. To tak w kwestii bezpieczeństwa przede wszystkim dla pieszych. No chcielibyśmy dużo więcej, bo potrzeby są ogromne. Zarówno te potrzeby drogowe, inwestycyjne, ale także inne. No, niemniej jednak mierzymy siły na zamiary i przede wszystkim staramy się opierać na środkach zewnętrznych. Wspomnijmy, że również dziś, w momencie nagrywania tego materiału, pan wójt jest dosłownie na wylocie do Lublina, podpisujemy umowę. Tak, to też duży sukces mój, ale całego zespołu przede wszystkim, moich pracowników, współpracowników. Dzisiaj idziemy z panią skarbnik podpisać umowę na odnawialne źródła energii, czyli na zestawy fotowoltaiki, solarów, a także kilkudziesięciu piecy, które zostaną zamontowane u naszych w domach naszych mieszkańców. No, na niebagatelną kwotę, bo 8,5 miliona, także bardzo duży wniosek, jeden z większych, jak patrzyłem, większych w województwie lubelskim, chyba drugi, bo był jeszcze jeden na 10 milionów, a nasz jest drugi w kolejności, także tutaj też no, ogromna radość przede wszystkim, bo zależało mi na tym projekcie i będziemy mieli co robić. Projekt zostanie wykonany w latach 2021-2022, czyli rozpoczniemy w przyszłym roku. Duża sprawa i bardzo się z tego cieszę. Mieszkańcy będą pytają o te OZE. Tak, tu bardzo duże zainteresowanie. Zaczęło się takie bardzo duże zainteresowanie po tym, jak po pierwszej edycji, kiedy montowaliśmy fotowoltaikę, mieszkańcy otrzymali pierwsze rachunki, gdzie po pół roku użytkowania ktoś otrzymał rachunek za prąd 60 zł, no to wiadomo, od razu. Widać efekty. Tak, widać efekty, widać zadowolenie, widać no, przede wszystkim dobrą decyzję. Ktoś, kto w to zainwestował, to podjął bardzo dobrą decyzję i podzielił się z sąsiadami. Tak to dalej poszło. I na koniec, jeśli to wszystko oczywiście, panie wójcie, zapytam jeszcze tak ogólnie o inwestycje w gminie Piszczac, bo te rozmowy są sukcesywne, raz w roku, raz na pół roku. Jak wygląda sytuacja, jeśli chodzi właśnie o inwestycje indywidualne, być może firmy, być może przedsiębiorstw? Otwarły się sklepy, markety w Piszczacu. Nie ukrywajmy, to też inwestycja, miejsce pracy, ułatwienie dla mieszkańców, ale być może coś jeszcze w tym temacie. Ktoś jest zainteresowany inwestycją na terenie gminy Piszczac? To znaczy, ubiegły rok zakończył się przede wszystkim inwestycją sklepu supermarketu, który powstał w Piszczacu. To była chyba taka jedna z głównych inwestycji, mówię o inwestycjach prywatnych, ale także powstała duża farma fotowoltaiczna na naszym terenie. Gdzie? W miejscowości Połoski Stare. No i z tego co wiem, coś co obserwuję i zresztą rozmawiam, będą kolejne inwestycje prowadzone w tym temacie. No to przecież podatki dla gminy. Przede wszystkim podatki, oczywiście. Kolejną sprawą, co prawda nie może nie prywatną, ale także dla nas istotną, choćby z tego względu podatkowego, jest plan budowy na terenie Piszczaca I, głównego punktu zasilania. Jest to inwestycja prowadzona przez PGE, więc taka powiedzmy państwowa. Mówię tutaj o... Przede wszystkim w tle mam tutaj na myśli podatki, bo to jest jakby najistotniejsze dla nas. 2% od budowli przy 10-milionowej inwestycji to są określone jasne pieniądze. No i to cieszy. Natomiast nie obserwuję w tej chwili czegoś takiego, żeby ktoś miał zamykać działalność, czy jakieś tam są bardzo duże straty. Nie mamy w tej chwili żadnych umorzeń podatków, nie zgłaszają się raczej ludzie w tym temacie, także to też jest pocieszające, że ten okres tej choroby, tej epidemii
który tutaj następuje, nie dotknął nas w jakiś sposób znaczący. No przede wszystkim najważniejsze jest to, że wszyscy są zdrowi, że nie mamy przypadków zachorowań, zarówno gmina Piszczec, jak i praktycznie cały powiat. A ci, którzy zachorowali, no mam nadzieję, że wyzdrowieli albo dojdą do zdrowia.